Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję. Historia Volksdeutschów w okupowanej Polsce, pomimo iż bywała przedmiotem badań polskich i niemieckich historyków, także w ostatnich latach, że wymienię Jerzego Kochanowskiego, Leszka Olejnika, Alberta Kotowskiego, Stefana Lindstedta, nie doczekała się do tej pory całościowego, systematycznego ujęcia. Wynika to zapewne przede wszystkim ze względnej szczupłości i ograniczonej dostępności źródeł. Skromny jest stan badań, jak chodzi o proces integrowania tej grupy ludności w niemieckim narodowo-socjalistycznym systemie okupacyjnym. Dotyczy to w całej rozciągłości także badań nad Volksdeutschami w Krakowie i dystrykcie krakowskim, którym poświęcony jest mój referat. Co jednak oznacza Volksdeutsch i jakie osoby były tym terminem określane przez władze niemieckie? Termin Volksdeutsch istniał już co najmniej w latach 20. i związany był z ruchem folkistowskim, lecz do szerokiego obiegu publicznego wszedł dopiero po dojściu Hitlera do władzy. Nie utrwalił się w niemieckim języku prawnicznym, w którym używano pojęcia przynależny do narodu niemieckiego, czyli Deutscher Volkszugehöriger. Natomiast ze względu na swą prostotę na stałe zagościł w potocznym języku. W rozporządzeniu o wprowadzeniu karty rozpoznawczej dla osób przynależnych do narodu niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie z 26 stycznia 1940 roku interesujące nas pojęcie objaśnione zostało w następujący sposób. Jest to obywatel Polski, nieposiadający niemieckiej przynależności państwowej, który deklaruje się jako członek narodu niemieckiego, o ile deklaracja ta poparta jest przez pochodzenie, znajomość języka, postawę, wychowanie lub inne okoliczności. Przynależność do narodu niemieckiego stwierdzana była po przetworzeniu odpowiednich dokumentów oraz wykazaniu aryjskiego pochodzenia. Proszę wszakże pozwolić mi na rzut oka wstecz i wyjaśnienie, skąd pochodzili Niemcy żyjące przed I wojną światową i w okresie międzywojennym w Krakowie i regionie krakowskim. Wśród około 70 tysięcy etnicznych Niemców w 1910 roku w Galicji było niewielu niemiecko-austriackich urzędników lub wojskowych, dominowali natomiast potomkowie katolickich i ewangelickich osadników przybyłych do Galicji w ramach polityki osadniczej Marii Teresy i Józefa II pod koniec XVIII wieku. W Galicji Zachodniej umiejscowionych było tylko 10% kolonii niemieckich. Żyło w nich około 8 tysięcy osób. Po 1918 roku status zajmującej nas grupy ludności zmienił się znacznie, gdyż przestając być poddanymi austriackimi i przyjmując polskie obywatelstwo, tracili oni ostatnią formę więzi z niemieckojęzycznym państwem. Według danych spisu powszechnego z 1931 roku w Krakowie żyło tylko 740 osób, podających niemiecki jako swój język ojczysty. W województwie poza Krakowem było ich prawie 8200. A zatem w województwie krakowskim było łącznie około 9000 podających niemiecki jako język ojczysty, co przy ogólnej liczbie 2 080 000 mieszkańców tego obszaru stanowiło zaledwie 0,4%. Wśród tej grupy byli zarówno obywatele polscy o niemieckiej przynależności narodowej,
jak i przebywający na terenie województwa cudzoziemcy podający język niemiecki jako ojczysty. Byli to obywatele austriaccy, niemieccy i czechosłowaccy, czyli Niemcy sudeccy. W sumie zatem Niemcy w województwie krakowskim stanowili grupę bardzo nieliczną i de facto nieznaczącą w sensie demograficznym. Do najważniejszych niemieckich centrów osadniczych w Małopolsce należał rejon Nowego Sącza. W samym mieście życie Niemców koncentrowało się wokół tamtejszego kościoła ewangelickiego i znajdującego się tuż obok domu parafialnego i szkoły ewangelickiej. Nawet jeżeli polska katolicka ludność utrzymywała pewien dystans wobec żyjących w mieście niemieckich ewangelików, byli oni dobrze zintegrowani. Co więcej, mieli oni swych reprezentantów w Radzie Miasta, a szereg niemieckich przedsiębiorców i rzemieślników był postaciami znanymi i uznanymi w mieście. O Niemcach żyjących w okresie międzywojennym w Krakowie nie da się wiele powiedzieć, gdyż nie należeli oni do żadnej organizacji, to też nie zachowały się prawie żadne dotyczące ich archiwalia. Pewnym wyjątkiem byli w tym względzie niemieccy studenci uczący się w krakowskich uczelniach. Kilkudziesięciu żyjących w Krakowie niemieckich ewangelików zostało zmarginalizowanych, gdy w 1921 roku krakowska gmina zdominowana przez Polaków opuściła galicyjską organizację kościelną i uznała się za część polskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie. W Krakowie żyła pewna liczba osób wywodzących się ze środowiska kolonistów. Do najbardziej znanych wśród nich należał gastronom Johann Bizanz, który wraz z synami stworzył w Krakowie prawdziwe kawiarniane imperium. Poza tym w Krakowie żyli Niemcy przybyli z innych województw, jak również Niemcy sudeccy z Czech. Niektórzy z nich zostali tu przyzwani przez niemiecki wywiad. Położenie Niemców w Małopolsce zaczęło się wyraźnie pogarszać dopiero w 1939 roku, gdy wraz ze wzrostem napięcia na linii Warszawa-Berlin coraz liczniejsze osoby narodowości niemieckiej, działające aktywnie w różnych instytucjach na rzecz swej mniejszości, stawały się obiektem zainteresowania polskiej policji. Należeli do nich członkowie Związku Niemieckich Studentów w Krakowie, którzy uchodzili za szczególnie podejrzanych. W ostatnim tygodniu sierpnia 1939 roku doszło w Małopolsce do aresztowania wielu niemieckich nauczycieli, pastorów, działaczy spółdzielczych, przedsiębiorców, rzemieślników, studentów i gimnazjalistów. Wielu z nich umieszczono w Perezie Katuskiej. 12 aresztowanych osób z Nowego Sącza i okolic zostało zabitych podczas marszu pod policyjną eskortą do tego tak zwanego miejsca odosobnienia. Fakt ten został wkrótce skrzętnie wykorzystany przez niemiecką propagandę. Po zajęciu Nowego Sącza i Krakowa w dniu 6 września 1939 roku przez wojska niemieckie życie wszystkich grup ludności, w tym tutejszych Niemców, uległo zmianie. Niemcy niezwłocznie po ustanowieniu zarządu wojskowego mieli zgłaszać się w specjalne powołanych Volksdeutschen Ortsgruppen, czyli narodowo-niemieckich grupach miejscowych. Wkrótce potem utworzono Główne Biuro Niemieckiej Wspólnoty Narodowej w Generalnym Gubernatorstwie dla okupowanych terenów polskich. W odróżnieniu od osób żyjących na terenach polskich wcielonych do Rzeszy, gdzie, jak już wspomniał mój przedmówca, wprowadzona została Deutsche Volksliste, DVL, określająca w czterech kategoriach stopień niemieckości zapisane na listę osoby, w Generalnym Gubernatorstwie nie było listy.
Zastosowano tu klasyfikację całej ludności poprzez wydawanie kart rozpoznawczych, KEN-kartę, jako głównych dokumentów tożsamości. W KEN-kartach zaznaczona była przynależność narodowa posiadacza, przy czym w odniesieniu do Volksdeutschów zaznaczano tam również podobną gradację niemieckości, jak w przypadku Volkslisty. Proces wydawania KEN-kart Volksdeutschom przeciągnął się aż do 1941 roku. Otrzymanie KEN-karty, nawet wysokiej kategorii, jednak nie oznaczało, że jej posiadacz stawał się obywatelem Rzeszy. Sytuował się on zatem na niższym poziomie pod względem prawnym niż Reichsdeutscher, czyli obywatel Rzeszy. Równocześnie jednak tego rodzaju KEN-karta stawiała jej posiadacza w sytuacji niepomiernie lepszej od każdego innego mieszkańca generalnego gubernatorstwa. Otrzymywał on na przykład znacznie wyższe racje żywnościowe oraz lepszą płacę niż inni. Różnica między Volksdeutschami a Reichsdeutschami, którzy otrzymywali jeszcze wyższe wynagrodzenie i pełnili najczęściej funkcje kierownicze w urzędach i przedsiębiorstwach, okazały się trwałe, skutkiem czego Volksdeutsche czuli się Niemcami drugiej klasy. W Krakowie zachowała się datowana na 2 lutego 1940 roku 24-stronicowa lista prawie 2000 osób, w tym około 1300 dorosłych, będących członkami niemieckiej wspólnoty narodowej. Należy założyć, że osoby te już jesienią 1939 roku złożyły wniosek o wydanie odpowiedniej KEN-karty i przyjęte zostały do niemieckiej wspólnoty narodowej. Szybki wzrost liczby Volksdeutschów żyjących w Krakowie, było to już 3000 osób pod koniec 1940 roku, wytłumaczyć można obsadzaniem przez nich stosunkowo atrakcyjnych nowych stanowisk pracy w cywilnej administracji, policji, na Gestapo i na przykład w lokalnych instytucjach Wehrmachtu, które wszystkie potrzebowały sekretarek, pisarzy, tłumaczy i innych pracowników cywilnych. Wielu Volksdeutschom powierzono także kierowanie sklepami należącymi wcześniej do Żydów i Polaków. Podobnie działo się w Nowym Sączu, gdzie Volksdeutsche przejęli kierownictwo sklepów zakwalifikowanych jako nur für Deutsche, czyli tylko dla Niemców. Jednak w zarządzie miejskim Krakowa ani też Nowego Sącza nie przekazano im żadnych funkcji kierowniczych. W dystrykcie krakowskim do sierpnia 1940 roku zarejestrowano tylko 9200 Volksdeutschów, spośród których 3000 żyło, jak wspomniałam, w Krakowie. W powiecie sądeckim zarejestrowano 1800 osób należących do tej kategorii. W samym Nowym Sączu żyło 605 Volksdeutschów na ogółem 38 tysięcy mieszkańców. W tym miejscu należy zaznaczyć, że władze okupacyjne bynajmniej nie miały ekskluzywnego stosunku do przyznawania mieszkańcom dystryktu krakowskiego statusu osoby o niemieckiej przynależności narodowej. Wręcz przeciwnie. Władze niemieckie, kierując się potrzebami demograficznymi Rzeszy, organizowały grupy terenowe, które objeżdżały miasta, wioski i kolonie, przeprowadzając obligatoryjny screening osób o domniemanym niemieckim pochodzeniu w celu zarejestrowania możliwe największej liczby tych, którym można by nadać wiadomy status. Nie było to zadanie proste. I tak w obszernej dokumentacji Centralnego Biura do Spraw Imigrantów, czyli Einwanderer Zentralstelle, będącego częścią Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, czyli osławionego RSHA, znajdujemy opisy kuriozalnych niekiedy sytuacji, jak na przykład w niemieckiej kolonii Schönanger, obecnie Orlów, koło Mielca, w której, jak piszą sprawozdawcy, cytuję, mieszkańcy mówiąc
posługiwali się silnym dialektem palatynackim, ale w większości twierdzili, że w ogóle nie są Niemcami, lecz z pochodzenia Francuzami. W sąsiedniej, również znanej niemieckiej kolonii screening objął niewielką część mieszkańców. Cytuję, ponieważ ludność wsi Tuszów po prostu uciekała do lasów, gdy tylko pokazał się tam ktoś z członków komisji. Nawiasem mówiąc, w Tuszowie właśnie w 1909 roku urodził się jako dziecko kolonistów przyszły wybitny polski prawnik Jan Zehn, który przygotował akt oskarżenia w procesie komendanta Auschwitz Rudolfa Hössa. O sytuacji w Wieliczce czytamy, cytuję, rodziny, których pochodzenie było łatwo do rozpoznania, spotkano na przykład nazwiska Uhl, Göttel i Flacht, zdecydowanie odrzucały przyjęcie obywatelstwa. Volksdeutsche III przybyli tam rzekomo już 150 lat temu i bez reszty identyfikowali się z polskością i to w takim stopniu, że odmawiali przyjęcia niemieckich kartek na żywność, które przecież u innych tak często bywały impulsem do odkrywania swej niemieckości. To samo źródło oceniło, że w mieście Kraków praca była nadzwyczaj trudna, gdyż działania komisji przyjęto wśród osób niemieckiego pochodzenia bardzo niechętnie. Równocześnie bardzo częste były przypadki czysto utylitarnego, często oszukańczego podejścia do kwestii przynależności narodowej. Komisja odnotowała między innymi wypowiedź. Cytuję, jeśli dostanę z powrotem mój rower i radio, to złożę wniosek. Doszło nawet do tego, że w Krakowie konieczne było ogłoszenie w prasie, że dobre niemieckie kartki na żywność otrzymają tylko te osoby, które poddadzą się procedurze screeningu. Podsumowując mało satysfakcjonujące efekty swej pracy, eksperci z RSH stwierdzili, cytuję, jest niepodważalnym faktem, że przebieg narodowo-politycznej choroby, czyli volkspolitisches Krankheitsbild, jest na dawnych terenach austriackich gorszy nawet niż w dawnej Rosji. Z punktu widzenia niemieckich władz w Generalnym Gubernatorstwie i tutejszych struktur NSDAP duże znaczenie miało nadanie volksdeutschom orientacji zgodnej z linii partii. Jednak już w kwietniu 1940 roku Hans Frank stwierdził, że partijna praca wychowawcza może mieć wobec volksdeutschów jedynie ograniczony zakres. Za najbardziej odpowiednie formy pracy uznał wyświetlanie filmów i użycie propagandy innego rodzaju. Odpowiednią porcję propagandy dostarczała wydawana już od listopada 1939 roku Krakauer Zeitung. Inną instytucją, której celem była indoktrynacja nie tylko volksdeutschów, ale i reichsdeutschów, była grupa robocza NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie. W grudniu 1940 roku otwarta została w Krakowie placówka ośrodka niemieckiej edukacji narodowej, czyli Deutsche Volksbildungsstätte. Była to pierwsza placówka w Generalnym Gubernatorstwie, której przeznaczeniem była edukacja dorosłych Niemców. Podlegała ona pionowi szkoleniowemu NSDAP, do którego zadań należało pobudzanie, rozwój i pogłębianie problemów współczesności i narodowo-socjalistycznej polityki ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej pracy na wschodzie. W Generalnym Gubernatorstwie młodzież niemiecka, zarówno należąca do grupy Volksdeutschów, jak i Reichsdeutschów, była ważnym obiektem działań wychowawczych władz niemieckich. Służyło temu powszechne członkostwo w Hitlerjugend i Bund Deutscher Mädel. W marcu 1941 roku rozwiązano niemiecką wspólnotę narodową i jej lokalne struktury, ponieważ wypełniła ona już swe główne zadanie, jakim była rejestracja Volksdeutschów. Od tej pory jej funkcje oraz członków przejęły miejscowe struktury NSDAP. W
Wkrótce, bo już 7 maja 1941 roku powołano do życia nową organizację, a mianowicie wspólnotą niemiecką, czyli Deutsche Gemeinschaft. Członkami wspólnoty w myśl jej regulaminu stawali się automatycznie zarówno Volksdeutsche, jak i Reichsdeutsche, którzy nie byli członkami NSDAP, ukończyli 17 roku życia i przebywali służbowo przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub mieszkali tu na stałe. Podsumowując, twierdzić należy, iż w latach 1939-1941 w dystrykcie krakowskim przeprowadzono rozległą i długotrwałą akcję ewidencjonowania Volksdeutschów, która z punktu widzenia władz okupacyjnych dała rezultaty wysoce niesatysfakcjonujące. Wyodrębniona w ten sposób społeczność Volksdeutschów podana została ścisłej kontroli i indoktrynacji przez struktury NSDAP oraz szkolnictwo niemieckie w odniesieniu do młodzieży. W tych warunkach miejscowi Volksdeutsche nie mieli de facto żadnych możliwości samodzielnego kształtowania swego otoczenia. Możliwości takich nie mieli nawet Reichsdeutsche, mające ogólnie lepszą od Volksdeutschów pozycję w systemie okupacyjnym generalnego gubernatorstwa. Pochodzące z Rzeszy tendencje i naciski na rzecz ujednoliczenia form i warunków życia Niemców okazały się zbyt silne. Nie zmienia to faktu, że w środowisku osób pochodzenia niemieckiego żyjących w Krakowie i Małopolsce Zachodniej ujawniły się bardzo zróżnicowane postawy wobec dramatu, jakim była okupacja Polski i ustanowienie tu zbrodniczego, nazistowskiego reżimu. Znane są przypadki Volksdeutschów działających w dystrykcie krakowskim na rzecz Gestapo, którzy stali się sprawcami zbrodni wojennych. Ogromna większość osób zawodowo czynnych spośród Volksdeutschów była lojalnymi sługami i chętnymi beneficjentami systemu okupacyjnego, który, jak wiadomo, odpowiadał za zagładę polskich Żydów oraz niezliczone ofiary i straty wśród Polaków. To oni pospołu z Volksdeutschami z innych regionów okupowanej Polski zrujnowali obraz Niemców w Polsce i sprawili, że słowo Volksdeutsch jest w polskim de facto do dziś synonimem zaprzańca i zdrajcy. Jak wszakże wiadomo, wszelkie hurtem wydawane wyroki opatrzone są znacznym ryzykiem błędu. Znane są bowiem przypadki, że nawet w gronie Volksdeutschów zdarzały się osoby pomagające Polakom czymś więcej niż tylko gestem. Nie bez pewnego wzruszenia myślę o tym, że na drugim biegunie możliwych postaw znajdowali się chłopi z kolonii niemieckich, którzy przez ponad 100 lat zachowali w obcym otoczeniu swą rodzimą kulturę i w domu wciąż mówili archaicznym dialektem niemieckiego, a mimo to gdy nazistowskie Niemcy przysłały po nich, aby wprowadzić ich do rasy panów, całkiem po prostu uciekli w las. I w tym wypadku nie powinniśmy jednak poprzestawać na wiedzy uproszczonej i jednowymiarowej, bo niedaleko od dzielnego Tuszowa i Schönanga po sąsiedzku leżała ewangelicka kolonia józefińska Hohenbach, której mieszkańcy z ochotą przyjęli status Volksdeutsch. Volksdeutschów. Dziękuję za uwagę.